Cześć, witam Was w kolejnym filmie, w którym chciałbym przybliżyć Wam najnowszy format plików graficznych. Ale tutaj poza wiedzą typowo encyklopedyczną, która może Wam się przydać w codziennej pracy, również na koniec dowiecie się, jak dzięki temu można zaoszczędzić co nieco pieniędzy, ale takich prawdziwych pieniędzy, nie jakichś wirtualnych, nie z teoretycznych wyliczeń. Także zapraszam Was do oglądania. Format plików, który dzisiaj biorę na tapetę, to format plików HEIF, czyli High Efficiency Image Format, znany również jako HEIDS, czyli High Efficiency Image Codec. Jest to format zaprezentowany już jakiś czas temu, a wprowadzony do użytku pierwszy raz przez firmę Apple w oprogramowaniu iOS 11 i używa go domyślnie jako format zapisu zdjęć iPhone 8. Co możemy ciekawego powiedzieć o tym formacie plików? No przede wszystkim jest to następca formatu JPEG. Nie mówimy tutaj o następcy, jakim był na przykład JPEG 2000, który właściwie nic tutaj do rzeczy ciekawego nie wnosił, ale o naprawdę takim formacie plików, który w niedługim czasie zastąpi bardzo mocno format plików JPEG i stanie się bardzo popularny. Jest to tak świeży format, że pierwszy raz zagościł dopiero teraz w styczniu w Canonie EOS 1DX Mark III, czyli najnowszym aparacie, który kosztuje 35 tysięcy złotych, flagowym aparacie firmy Canon. Co ciekawego mogę Wam powiedzieć o tym formacie plików? Przede wszystkim możemy sobie zapisywać w jednym pliku kilka zdjęć, czyli krótko mówiąc, idealnie nada się do zdjęć seryjnych. W tym wypadku zamiast na przykład 15 różnych plików ze zdjęciami, otrzymamy jeden plik, który będzie zawierał te 15 różnych zdjęć. Druga rzecz to łączenie plików razem z wideo, razem z animacjami. Tutaj ten format również ma domyślnie zastąpić pliki GIF, czyli wszystkie animacje, które możecie sobie spotkać w internecie, ale również Apple wykorzystuje to w przypadku swojego live photo, gdy jednocześnie nagrywa się film oraz wykonuje jedno zdjęcie w nieco lepszej jakości. Kolejna bardzo ważna zaleta to pełne wsparcie do plików HDR. Nie wiem, czy wiecie, ale wszyscy, którzy do tej pory robili zdjęcia i składali je w plik HDR, nie mogli ich faktycznie zaprezentować, ponieważ format JPEG nie wspierał po prostu tego typu pliku. Kolejna bardzo ważna kwestia to wsparcie do bezstratnej edycji zdjęcia. Czyli tutaj w programie graficznym zapisujemy sobie nasze edycje dotyczące na przykład wycinania kawałka zdjęcia, kropowania i w naszym pliku wynikowym zapisywane jest całe zdjęcie niezmienione plus instrukcje, jak kolejny program, w którym będziemy to mogli otwierać, będzie miał to zdjęcie przyciąć. Czyli jest to w tym momencie format, który stoi nieco niżej niż format plików RAW, ale zdecydowanie dużo wyżej niż format JPEG, który praktycznie nie wspierał nic. Jak jest ze wsparciem tego typu plików? No przede wszystkim wspiera to macOS, iOS, czyli wszystkie urządzenia firmy Apple, Windows 10 ze wszystkimi najnowszymi aktualizacjami, oczywiście Android od wersji P oraz wszystkie systemy Linuxo-podobne, które też muszą mieć zainstalowane najnowsze łatki, tak aby mogły ten plik w pełni wspierać. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Producenci programów graficznych niestety nie nadążają i na przykład Capture One Pro, którego ja osobiście używam, potrafi ten plik odczytać, ale nie potrafi wyeksportować do tego formatu plików, co jest bardzo istotne i dotyczy bezpośrednio tego oszczędzania pieniędzy, o których Wam wcześniej wspomniałem. Niestety producenci trochę nie nadążają i mamy tutaj taką paradoksalną sytuację, że Windowsowy Paint potrafi bezpośrednio zapisać w tym formacie plików, ale niestety profesjonalne oprogramowanie jeszcze nie potrafi zapisywać, potrafi tylko odczytywać. No trudno, trzeba będzie trochę poczekać. Ale przejdźmy teraz do konkretów. Co jest tą najważniejszą zaletą plików, dzięki której dosłownie możecie zaoszczędzić sobie nawet nie takie małe grosze? Przede wszystkim format ten oferuje zdecydowanie lepszą jakość kompresji niż format JPEG. Druga sprawa, oferuje
kompresję bezstratną, tak jak format TIFF. Czyli koniec końców, jeżeli będę chciał iść teraz wywołać sobie zdjęcie i wiem, że to zdjęcie jest naprawdę jakieś super, nie muszę pakować go w format TIFF 16-bitowy i zanosić ogromny plik graficzny, który tam może mieć nawet powyżej 100 mega. Mogę to spakować w tym formacie, użyć opcji kompresji bezstratnej i zanieść do wywołania i będzie to zajmowało zdecydowanie dużo mniej miejsca. Mogę nawet wysłać maile. Ok, ale to wszystko ubrane jest w jedną bardzo fajną zaletę. Format ten produkuje zdecydowanie pliki graficzne mniejsze niż format plików JPEG. I tutaj oczywiście nie obejdzie się bez przykładu. Mam tutaj plik graficzny, który pochodzi z mojego aparatu Sony. W formacie RAW, czyli w formacie sonowskim ARW, zajmuje 49,4 MB. Zapisany do formatu JPEG z kompresją ustawioną na 85%, ten plik zajmuje 5,4 MB. Jeżeli zastosujemy nasz nowy format plików, pojemność tego pliku, wielkość spada do 2,4 MB przy tej samej kompresji 85%, ale zaznaczam, że jakość obrazu i tak będzie zdecydowanie lepsza niż w przypadku tej 85% kompresji JPEG-a. I teraz kolejna rzecz. Jeżeli spakujemy plik ten sam, czyli nasz 49 MB plik RAW, spakujemy, tak mówię, ale powinno się mówić zapiszemy do formatu JPEG z kompresją ustawioną na 100%, czyli jest i tak stratna, plik zajmuje 21,9 MB. Super. A plik zapisany w naszym najnowszym formacie będzie zajmował dokładnie 13 MB, czyli dwa razy mniej. Gdzie tutaj jest ta oszczędność? W momencie, kiedy chcecie zakupić na przykład nowy telefon, niech to będzie telefon Apple'a, który wspiera już ten format od dosyć dawna, ale również może to być Android, który od wersji P również powinien wspierać zapis w tym formacie, ale to wszystko zależy tutaj od konkretnego producenta, także musicie się dwa razy dokładniej rozejrzeć i zastanowić nad tym. Po prostu możecie zaoszczędzić pieniądze, kupując telefon z mniejszą ilością pamięci zamiast z większą. W telefonie z 64 GB pamięci jesteście w stanie zapisać zdjęć tyle samo, co kupując telefon z dwa razy większą ilością pamięci, czyli na przykład 128 GB i zapisując tam w starym formacie JPEG. Zdjęcia będą również lepszej jakości oraz wspierały dodatkowe funkcje. To już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, a wiedza w nim zawarta przyda Wam się w przyszłości i zdecydowanie zaoszczędzicie parę złotych. Pamiętajcie, że karty pamięci również są dość drogie i 64, a 128 to jest dosłownie dwukrotna wartość cenowa, w związku z czym 80, a 160 zł wydać naprawdę zawsze można to przeznaczyć na coś ciekawszego. A teraz zapraszam wszystkich do wyjścia w ten ponury styczniowy dzień, może Wam się uda coś ciekawego sfotografować. Trzymajcie się, cześć!